Piotr Kardaś to wychowanek Smoków i legenda radomskiego basketu. Przez wiele lat był kapitanem zespołu, z którym przebył drogę od drugiej ligi do ekstraklasy. Numer 5 na koszulce, z którym Kardaś występował w barwach Rosy, został zastrzeżony. W ekstraklasie w barwach radomskiego zespołu rozegrał 64 mecze. Po zakończeniu kariery był asystentem trenera pierwszoligowych rezerw Karola Gutkowskiego, a od poprzedniego sezonu pomaga w prowadzeniu pierwszej drużyny. Kardaś ma już doświadczenie w roli prezesa. Wcześniej zarządzał stowarzyszeniem Rosa Sport. Przemysław Saczywko pozostanie w klubie jako członek Rady Nadzorczej. W jutrzejszym dzienniku zaprezentujemy krótką rozmowę z Piotrem Kardasiem, czyli nowym prezesem Rosy Radom.